Pauza. Witam w Wiedźmin. Analiza traileru. Sezon drugi. Trailer oficjalny. Ostateczny. Czyli po prostu analizujemy klatka po klatce, scena po scenie. Oficjalny zwiastun drugiego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa. Ja jestem Malczu. A to jest analiza traileru. A to jest właśnie Malczu, analiza traileru. Także, moi mili, widzimy tutaj białą głowę. Tak? Dobra. Widzimy tutaj białą głowę Geralta, który stoi na wodzie. Nie to, że lewituje czy coś tam, tylko po prostu jest sama zamoczone nogi w wodzie. Może od początku, żebyście widzieli tą całą scenę. Okej. To idzie, kroczy, tak? Something has changed, girl. I wiwerna jakaś. Jakiś monstrum, jakiś potwór, jakaś wiwerna. Tak? Leci. No to robi bardzo dobre wrażenie. Widać, że już trochę będzie więcej tych potworów i tego stricte klimatu questowego dla Wiedźmina Geralta, naszego ukochanego Wiedźmina z Rivi. The world's acting strange these days. Jakieś pole po bitwie, pewnie Nilfgaardczycy wojowali i mordowali, bo tutaj jest napisane, że północ woju jest południu, czyli już stricte chodzi o wojnę cesarstwa Nilfgaardu i ich ekspansję, krucjatę szaleńczą, diaboliczną i w ogóle chodzi o wojnę, która będzie pokazana i konflikty zbrojne w drugim sezonie, tak? North and south are war. Północ przeciwko południu. Piękny miecz biały na potwory. Monsters roaming wonder should be hibernating. Pięknie. Dobra. Maybe. Jakieś królestwa fajne. Tutaj jest taka insynuacja, jest toczona rozmowa między Geraltem a pewnym jego mościem, takim szlachcicem czy coś. I jest taki dialog lektorski o tym, że jest tam może koniec świata, może jakaś wojna, czasy ostateczne w świecie wiedźmińskim. No i to jest taki lektor narracja, tak, do traileru. To jest bardzo ładnie skomponowane, bardzo fajna sprawa i to mi się bardzo podoba. Dalej oglądajmy. It's the end of days. Are you willing? Tutaj jest pokazane drzewo w Kaer Morhen. Drzewo Wiedźminów, na którym oni wieszali swoje naszyjniki. Po zakończeniu, że tak powiem, swojej służby, czy coś w tym stylu. Z tego, co się dowiedziałem, to jest drzewo rosnące w Kaer Morhen, w bazie, w zamku wiedźmińskim. Tam, gdzie są szkoleni Wiedźmini podczas mutacji, szkolenia i w ogóle. Także będzie pokazane Kaer Morhen. Że już stricte nawiązujemy do fabuły z gry, tak? Te klimaty z tej trzeciej części. Geralt mówi, że przeżył już trzy rzekome końce świata. A tutaj będzie taki dziki jegomość, taki a la Isaaca Bors. O, widzicie, niefajne. Serial Netflix. This continent. Czekajcie, okej. O, czekajcie. Mag płomieni. Mag ognia. Jakiś pokazany został. Taki jakiś mag płomieni, mag ognia. Tak. Szkoła Aretuza tam była pokazana, a tutaj mag płomieni, mag ognia jest pokazany. Yennefer oczywiście, która przechodzi trudne przeżycia,
Raz się zakochuje, raz się odkochuje, no różnie, jest tak jak w książce było opisane. W każdym razie Aretuza będzie grała i czarodziejki, i czarodzieje też główną rolę w tym sezonie. Będzie kult magiczny podkreślony. Spójrzcie na tą... Oj, wampir, wiwerna jakaś taka była pokazana, tak? A tutaj Ciri w Kermoren przy stole, już jaka trochę starsza, w rynsztunku, popijająca piwko. Na podstawie kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego. I tutaj właśnie idą czarodzieje i arystokraci do pewnego miejsca kultu, pewnego miejsca szczególnego. Tylko nie wiem dokładnie, co to za miejsce, ale to pewnie jakieś skupisko mocy jest. I tutaj jest rozmowa między Yennefer a tą magiczką, która służyła Nilfgaardowi podczas walki magicznej z pierwszego sezonu. I piękne królestwo magiczne. Tylko to jest albo Redania, albo Cintra. Ale myślę, że no Cintra była najechana, także zobaczymy, co z tego będzie, które to królestwo oni ukazali, bo tak dokładnie to nie wiem, bo nie jest napisane. Ale w każdym razie bardzo ładnie się prezentuje ten pejzaż królewski. Jeszcze. No, a tutaj fajny taki jegomość, mag, czarodziej, ognia, rewelka po prostu, jakiś kurde, nie wiadomo, ciekawa sprawa, tak? Czy najemny mag? Zobaczymy. Jakieś drabowie, pole siłowe, Geralt uruchamia pole siłowe, niczym z Matrixa. I to jest bardzo fajny efekt specjalny. Patrzcie na to. Ucieczka. Po prostu przeskok w jakości jest znacznie lepszy niż z sezonu pierwszego. Rewelka jest po prostu. I trailer fajny, i nowoczesny, i no po prostu piękne to jest. I bitewnie, i środowiskowo spoko sprawa. I elfy. I Wiedźmin, i Istred jest też pokazany. Istred, tak? Jakieś chatki magiczne. No to już poprawili, już widzimy tą finalną, lepszą zbroję Geralta i taki fajny naszyjnik. Właśnie w książce było opisane, że Wiedźmini mieli właśnie naszyjniki takie płaskie z łbem wilka, więc to co w grze też jest spoko, ten naszyjnik wiedźmiński z gry Wiedźmin 3 Qui-Gon, ale bardziej odpowiedni naszyjnik był taki spłaszczony, dla tych co nie wiedzą. A tutaj trzeba zwrócić uwagę, że włosy Geralta leżą bardzo ładnie. I motyw... O, zrób się... Czekajcie. Przewiniemy. I jazda na koniach. Motyw konny. Fajna sprawa. 17 grudnia. Spoko. Wiedźmin. A tutaj lutnia. I Jaskier, kochani. I Jaskier. I made new friends. Get over it.
Tekściki Jaskra do Geralta są po prostu genialne. Klimacik totalny zachowany. Elegancko się zapowiada serial. I bardzo Widziałem. chcę zaprosić Was do oglądania serialu Wiedźmin na Netflixie. To mówiłem ja, czyli Malczu, a to była właśnie analiza traileru Wiedźmin sezon drugi. Dziękuję za malczą analizę. Kocham Was. Miłego oglądania, miłego dzionka, miłego wieczoru. Cześć. Dajcie znać w komentarzach i lajkach. To dla mnie był zaszczyt, żeby Wam to zaprezentować. Dziękuję, kochani. Cześć.